Cześć, witajcie na kanale Moim Zdaniem.d. Witam Was w kolejnym filmie z wielkanocnej serii, z wielkanocnych przygotowań. Jeżeli nie widzieliście poprzednich filmów w tym, jak przygotować się do Wielkiej Nocy, to link znajdziecie tutaj na obrazku. Tam jest cała wielkanocna playlista z różnymi filmami, DIY świątecznym, z tym, jak przygotować ten obrazek, który wisi za mną, jak zrobić kartki, jak upiec muffinki wielkanocne. Wszystko tam znajdziecie, a dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć, jak udekorować nasz wielkanocny stół. Ciekawym elementem będą serwetki w kształcie zajączków. Takie bardzo śliczne i proste serwetki poskładane na kształt zajączków. Myślę, że ozdobią każdy stół, będą bardzo efektownie wyglądać, a później to już tylko od nas zależy, co jeszcze na tym stole się pojawi. Myślę, że to jest świetny sposób, aby zaskoczyć naszych wielkanocnych gości, aby wywołać uśmiech na ich twarzach. A teraz chciałabym Wam pokazać, w jak prosty i szybki sposób złożyć serwetki w kształt zajączka. Także jeżeli jesteście ciekawi, to oglądajcie dalej! Nasze serwetkowe zajączki są już gotowe. Jeżeli taki sposób składania serwetek Wam się podoba, to dajcie oczywiście kciuka w górę, będzie mi bardzo miło. Zachęcam Was również do subskrypcji mojego kanału. Filmy pojawiają się na moim kanale 4 razy w tygodniu, także koniecznie subskrybujcie, aby niczego nie przegapić. Zapraszam Was także na bloga, Facebooka i Instagrama. Wszystkie linki w opisie na dole. I widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, pa pa! Pomysł na wielkanocny manikir. Taki jak teraz mam na paznokciach. Pokażę Wam, jak go wykonać. Do jego wykonania będziemy potrzebować dwóch takich podstawowych lakierów.